No to wszystko, Koziów-Koziowski jako który słynie, bo ostatni czas, ostatni też słynął kiedyś z bardzo dobrej pracy, bardzo dobrej organizacji, wygrał ten przetarg i dlatego też zostały te zawody, będą organizowane te zawody w tym mieście. Myślę, że to, co pokazuje tutaj zarząd klubu nasz z prezesem Kołarnickim, naprawdę jest warte tego, żeby w ten sposób ocenić Koziów-Koziowski klub. Będzie to piąty finał Mistrzostw Świata. Ostatnie cztery finały Mistrzostw Świata drużynowych juniorów wygraliśmy. Myślę, że ten również będziemy walczyć o najwyższe cele. Na początku tego roku, a już w końcówce minionego roku robiliśmy wszystko, żebyśmy wygrali ten przetarg. Udało nam się. Myślę, że nasza oferta była najlepsza. Bardzo dziękuję tu panu przewodniczącemu, że podkreślił nasz dorobek i to, że organizacyjnie, jeszcze raz podkreślam, organizacyjnie nigdy nie mieliśmy wpadki na naszym stadionie. Myślę, że stąd się bierze też zaufanie. Mamy za sobą kilkanaście liczących się imprez i w tym dorobku, myślę, dostrzegło gremium, które podjęło decyzję, żeby drużynowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Proszę państwa, kibice gorzowscy, społeczeństwo gorzowskie i nie tylko, powiedziałbym nawet lubuskie, zasługuje na to, żeby taka impreza była tutaj na tym stadionie. Każdy z państwa widzi, władze to też dostrzegły. Myślę, że to była jedna z takich decyzji, że ta rozbudowa, która na tym stadionie miała miejsce, plus brak wpadki organizacyjnej spowodowały to duże zaufanie. Po pierwsze chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby nie zawieść zaufania tych, którzy pokładają w nas. To znaczy, organizacyjnie siedzący mój zastępca jest odpowiedzialny od rana do nocy za to, co się będzie działo i co się już dzieje. To jest po pierwsze organizacyjnie pan Grzegorz Wójciński. Po drugie, myślę, że zespół jest sprawny, który zadowoli wszystkich tych, którzy są w jakiś sposób współudzielni za Mistrzostwo Świata drużynowy juniorów. A po trzecie, to co jest najistotniejsze, mianowicie na dzień dzisiejszy mam przyjemność państwu zakomunikować, że już na dzień dzisiejszy zainteresowanie jest bardzo duże i zadowalające nas, bo mogę dzisiaj powiedzieć, że około 8 tysięcy biletów będzie sprzedanych. Dlaczego mówię będzie? Bo część jest kupionych, część jest w drodze negocjacji, a część jest prowadzonych rozmów z poszczególnymi zrzeszeniami i kierownictwami firm, gdyż ku mojemu miłemu zaskoczeniu, na moją prośbę, większość zakładów odpowiada bardzo pozytywnie. Chcemy po prostu wykorzystać przez wszelkie nasze atuty. Nawet to, że możemy się dzisiaj tu przygotowywać, bo jadąc na finały, które były na wyjeździe, tej możliwości nie było. Więc tutaj chcemy większą gamę zawodników po prostu poddać jakieś próby, zobaczyć, ocenić, porównać, żeby w sobotę rzeczywiście to był optymalny nasz skład, jaki teraz możemy po prostu wystawić. A ile dni będą te przygotowania trwały? Ile pan treningu to planuje? Zawodnicy jeżdżą bez przerwy i to nie jest tak, żebyśmy tutaj siedzieli i koczowali. Po prostu dzisiejszy dzień pojeździmy sobie, ile będzie można i wszystko. Po treningu podam piątkę. Mamy tutaj trening jeszcze w sobotę. Nie mogę rano. To znaczy ja powiem tak, że dużo ostatnio jeżdżę na różnych torach i coraz mniej w Grudziądzu, co mnie cieszy i pozwala to na rozwój. Także ostatnio jeździłem w Szwecji na mocno nawracającym torze, który jest podobny do Gorzowskiego. Nie wiem, no wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj przeprowadzę dobrze trening i przygotuję dobrze się sprzętowo, w sumie już jestem przygotowany, tylko wypróbuję to, co mam i ja się czuję dobrze na każdym torze i nie myślę, że to jest tam jakiś ciężki tor.